Jeśli w pierwszym rozdziale wprowadzasz strzelbę, to w następnym musisz z niej wystrzelić. Hej, ja nazywam się Jakub Lipowski i zapraszam na odcinek na temat strzelb Czechowa. Przytoczoną przeze mnie zasadę stworzył dramaturg Anton Czechow, ale w oryginale brzmi ona nieco inaczej. Jeśli w pierwszym rozdziale powiesz, że na ścianie wisi karabin, to w drugim czy trzecim rozdziale absolutnie musi on wystrzelić. Jeśli nie ma zamiaru wystrzelić, nie powinien tam wisieć. Skoro mamy już definicję, należy zadać pytanie, dlaczego używa się strzelb Czechowa. Odpowiedź jest prosta, bo są satysfakcjonujące dla odbiorcy. Widzowie uwielbiają, kiedy korzysta się z czegoś, co zostało użyte wcześniej. W filmie Skazani na Shawshank wprowadzono trzy istotne przedmioty. Młotek, plakat oraz Biblię. Wszystkie trzy elementy przydają się później w ucieczce głównego bohatera z więzienia. Strażnicy odkrywają, że w Biblii schowano młotek, a ten z kolei posłużył do wykopania tunelu ukrytego za plakatem. Między innymi z tego powodu finał filmu jest taki dobry. Jak widać, strzelba Czechowa nie musi być dosłownie strzelbą. Może być to dowolne inne narzędzie, które odegra później kluczową rolę w dalszej części historii. Strzelby Czechowa można też odpalać w różnych odstępach czasu od ich wprowadzenia. Wbrew temu, co mówił Anton Czechow, strzelba nie musi wypalać rozdział Góra 2 od jej przedstawienia. Można tak robić, ale nie trzeba. Omówię to na dwóch przykładach. W filmie Shrek oraz w trzech pierwszych odcinkach z serialu Arcane. W Shreku księżniczka Fiona została uwięziona w zamku ze smokiem. Zadaniem Shreka i osła jest ją uratować. W trakcie realizacji zadania dochodzi do emocjonującej sceny ucieczki przed smokiem. W jej trakcie ogień prawie dosięgnął bohaterów, most się zawalił, a osioł nieomal wpadł do lawy. Nadmiar złego, smok już nadlatuje pożreć bohaterów, ale wtedy zostaje powstrzymany przez za krótki łańcuch swojej obroży. Czy nie uważacie, że czegoś tu zabrakło? Nie wydaje wam się, że to tanie, że bohaterowie zdołali uciec z tarapatów dzięki łańcuchowi, który został uwidoczniony jedynie w tej scenie? Jakby autor w ostatniej chwili wyczarował łańcuch, by film nie miał złego zakończenia? Ej, chwila, nie, stop, tak wcale nie było. Tak by się stało, gdyby autorzy podeszli byle jak do tworzenia fabuły. Musieliby się wtedy ratować interwencją spoza historii. Te określa się jako Deus Ex Machina, ale to już temat na oddzielny odcinek. Na szczęście twórcy Shreka byli kompetentni. Wprowadzili oni szybko użyte strzelby właśnie w trakcie scen ucieczki przed smokiem. Najpierw zostaje na niego zrzucony żyrandol służący za obrożę na łańcuchu. Później Shrek wybija miecz jako klin pomiędzy dwoma ogniwami łańcucha. Oba elementy przydają się, gdy smok już nadlatuje pożreć bohaterów. Miecz łamie się na pół i blokuje łańcuch z żyrandola. Tym sposobem smok nie może wylecieć dalej, a bohaterowie zostają uratowani. W przypadku Arcane mamy do czynienia z wypaleniem dwóch strzelb Czechowa w jednym momencie. Obie zostały wprowadzone już w pierwszym odcinku, ale ich najważniejsze użycie następuje w trzecim. Na początku serialu siostry Vi i Powder wraz ze swoimi przyjaciółmi włamują się do domu wynalazcy, aby go okraść. Powder znajduje w środku tajemnicze kryształy Hextech, będące pierwszą strzelbą. Zabiera je ze sobą, ale w końcu ucieczki jeden upada na podłogę, wywołując eksplozję. W ten sposób twórcy pokazali, jak duże zniszczenia można nimi wyrządzić. Druga strzelba zostaje wprowadzona później. W momencie ucieczki Powder używa skonstruowanego przez siebie urządzenia, które okazuje się niewypałem. Pod koniec pierwszego odcinka Vi rozmawia z Powder i temat urządzeń młodszej siostry powraca. Nie jestem wojowniczką. Nie musisz nią być. Słuchaj, ja mam to, a ty masz to. Nigdy nie działają. Ale będą. Niestety Vi ma rację. Następne urządzenie Powder zadziała. W trzecim odcinku dochodzi do niebezpiecznej akcji, do której Vi i jej znajomi nie biorą Powder. Ta natomiast postanawia działać na własną rękę. Aby wspomóc przyjaciół, używa swojego kolejnego urządzenia, które ma zdetonować kryształy Hextech. Małpka Powder, zgodnie z wcześniejszymi słowami Vi, zadziałała, a kryształy Hextech eksplodowały. W wyniku wypalenia tych dwóch strzelb Czechowa Vi trafia do więzienia, przyjaciele i przybrany ojciec sióstr giną, dwie osoby zostają okaleczone, a sama Powder trafia pod opiekę wroga.
Część pisarzy uważa strzelby Czechowa za niepotrzebne, albo przynajmniej nadmiernie gloryfikowany element historii. Jedną z takich osób był Ernest Hemingway. Większość osób może kojarzyć go jako noblistę oraz autora omawianej w szkole powieści Stary Człowiek i Morze. Do swoich studenckich czytelników napisał następujący fragment. To niepodobne do tego, co usłyszycie od swoich instruktorów, że jeśli ladacznica pojawia się w historii w pierwszym akapicie, musi pojawiać się ponownie później, aby usprawiedliwić swoją pierwotną obecność. To nieprawda, panowie. Możecie z niej zrezygnować, tak jak w życiu. Nie jest też prawdą, że jeśli na ścianie wisi pistolet, gdy otwierasz opowiadanie, musi zostać oddany z niego strzał na stronie 14. Są szanse, panowie, że jeśli wisi na ścianie, to nawet nie wystrzeli. Tak, pistolet, z którego nie wystrzelono, może być symbolem. To prawda. Jednak przy wystarczająco dobrym pisarzu istnieje szansa, że pistolet został tam powieszony, bo jakiś głupek chciał na niego popatrzeć. Panowie, nie możecie być pewni. Może ten człowiek ma bzika na punkcie broni, albo pistolet powiesił dekorator wnętrz. Ja jednak nie jestem Ernestem Hemingwayem i naprawdę lubię strzelby Czechowa. Warto jest je stosować, bo historie bez nich wypadają gorzej na tle pozostałych. Gdy ich brakuje, problemy bohaterów są później rozwiązywane poprzez elementy spoza historii. Z przytoczonych wcześniej przykładów możemy się zastanowić, czy chociażby powstrzymanie smoka w Shreku byłoby równie satysfakcjonujące bez odpowiedniej podbudowy. Żeby nie spoilerować niczego więcej, zostawiam luźne rekomendacje z innych mediów. Jeśli ktoś chciałby zapoznać się z dobrymi strzelbami w literaturze, proponuję spojrzeć na książki Brandona Sandersona, przykładowo Rozjemce. W przypadku gier wideo warto zaznajomić się ze znaczeniem słów Would You Kindly z pierwszego Bioshocka. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Jakub Lipowski i życzę udanego dnia.